Powinienem iść spać, aniżeli to nagrywać, ale kuźwa. Niektórzy ludzie będą mnie o to męczyć. Jak i na streamie, tak i pod wieloma filmami, które wlecą w ciągu dnia. Cześć! Witam was wszystkich serdecznie bardzo, tutaj Chaken. Może wam się wydawać to zbytnio nietypowy, taki niecodzienny odcinek, ze względu na to, że jestem lekko wstawiony, bo jestem tuż po streamie, w którym grałem w Sea of Thieves, albo Thieves, nie wiem jak się to w sumie wymawia, z chłopakami. I troszkę sobie popijaliśmy oraz kopaliśmy skrzynki i różne takie tam. Zapraszam na Twitcha, jeżeli jesteście chętni. Czasami sobie popijemy, czasami sobie pogadamy, czasami się pośmiejemy. Wracając do tego, czym jest ten odcinek. Dzisiaj na streamie dostałem dość dużo pytań odnośnie tego, co sądzę o nowym trailerze Five Nights at Freddy's Security Breach, czy jakkolwiek się to nazywa. Nie jest to mój styl, by nagrywać reakcje co do nowych trailerów do gier, ale dzisiaj przewinęło się dużo pytań odnośnie tego tematu i wiem, że również się przewinie dużo pytań odnośnie na ten temat. Jesus, nie potrafię dobierać słów. No, na temat tego całego FNAF-a pod moimi nowymi filmami, więc chciałbym to jakkolwiek wyjaśnić, jakkolwiek wam odpowiedzieć. Może na sam początek przejrzymy wszyscy razem ten trailer. Ja już go widziałem z dwa razy. Raz sam, drugi raz z moimi znajomymi. Może powiem wam po trailerze, jaka jest w sumie moja reakcja na ten film. Jest to dość niecodzienny odcinek i mam lekki cringe, bo odczuwam, jakbym wchodził normalnie w trendy tych całych zagranicznych youtuberów, którzy też to w sumie, jakby to powiedzieć, doją. Ale no też nie mam nic na dzisiaj, a jakoś chciałbym uniknąć lekkiego spamu. Nawet jakby chciał go uniknąć, to i tak będzie, bo i tak znajdą się osoby, które i tak nie zobaczą tego odcinka, bo go albo pominą, albo po prostu stwierdzą chuj. Przejrzyjmy sobie trailer i może ja będę wam mówił, co ja sądzę o tym trailerze, bo ja nie jestem jakoś optymistycznie do tego całego, do tej całej nowej gry nastawiony. Znacie mnie, ja czekam na inne gry, typu Bionicle Quest for Mata Nui. Nie wiem, czy słyszeliście. Bardzo dobra gra. Bionicle w stylu Dark Soulsów, które wychodzą albo w tym, albo w następnym roku. Kytale, czyli Minecraft twórców serwerów Hypixel w Minecrafcie. Na wiele innych rzeczy czekam. I też chciałbym w sumie Raymana ograć, aniżeli siedzi cały czas w tym całym FNAF-ie, albo i nawet fazmofobii. Trochę odejść od tych tematów. Dobra, względnie nie przedłużając, bo ja już zaczynam czuć normalnie, to jakbym wam po prostu... You got the point. When I first found you, you were nothing. You were small, pathetic. But now, you are more. Are you ready? Sam początek wygląda mi trochę jak Fortnite, nie że coś. Jedno, co muszę przyznać, co do tych całych cholernych trailerów, to to, że Scott potrafi utrzymać normalnie klimat muzyki. To zawsze mnie chwytało. Najbardziej mi się podobała piosenka w trailerze FNAF-a 2. Ten cały banger, o właśnie, to miałem na myśli taki typowy banger, o! To było zawsze zajebiste w tych trailerach. To mi teraz się kojarzy z takim jakby troszkę dodatkiem do Fortnite'a, ale skomentujemy, gdy obejrzymy w sumie całość. Nie będę wam przerywał. O, od razu mówię, że ja już to widziałem kilka razy. Muzyka tu robi swoje. You will
as I say. You will bring me what I want. And if you fail me, then you will. Both of you burn! There is more going on here than you realize. W tym roku to podobno ma wyjść. Z pierwszą rzeczą, jaki mi się skojarzył ten trailer, to bardziej takim typowym, jakby to powiedzieć, dodatkiem do Dark Deception. Nie wiem, czy kojarzycie tą grę. Taki typowy horror Pacman, w którym łazisz w labiryncie i zbierasz kryształy dla danej nawiedzonej pani. Nie będę wam spoilerował, bo niektórzy chcą w to zagrać, ale wiecie, o co mi chodzi. Ten nowy FNAF nie ma już odczucia takiego typowego siedzenia typowego w biurze i rozglądania się na lewo, prawo, chronienia się przed animatronami. Bardziej jest to takie typowe zainspirowanie się Dark Deception i The Joy of Creation. Bo jeżeli mam być szczery, ja nie odczuwam tu po prostu FNAFa. Odczuwam tu inną kompletnie grę, która odstępuje co najmniej od całego stylu, w jakim ta gra była kreowana, od jedynki do piątki albo szóstki, nie wiem, Ultimate Customization chyba pod to zalicza. Nie wiem, ja nie jestem jakimś ekspertem co do tego, po prostu chciałem nagrać mniej więcej co sądzę o tej grze. Oczywiście zagram jak wyjdzie, to jest w 100% wiadome, bo i tak nowy FNAF, hype. Ja powiem szczerze, że ta gra mnie do siebie nie przekonuje jako tako. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jeszcze chwilę poczekamy, może na wiosnę, może na lato wyjdzie. Nie wiadomo, ale jedyne co mam do powiedzenia to tyle, że już powiedzmy szczerze, FNAF 1 wypada przy tym troszkę lepiej. Nie wiem, ja jestem jakimś boomerem, że sądzę, że FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 miały ten swój klimat. FNAF 4 w sumie też, ale był też inny mniej więcej od tego. FNAF 5 też. No bo w sumie Scott to sam robił, a teraz to się inna firma tym zajęła, więc... Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A co do mnie, może jeszcze dzisiaj coś wleci na kanał. Zobaczę. A może dzisiaj wleci, jak nie wleci, to spodziewajcie się streama dzisiaj około 19-18 na moim kanale. Na moim kanale, na Twitchu oczywiście. Jeżeli mam być szczery, ja nie będę nagrywał z tego co najmniej półgodzinnego odcinka jak inni ludzie. Jedynie to jest moja analiza taka, że to jest po prostu The Joy of Creation w stylu Fortnite'owym. Coś w tym stylu. Zobaczymy. It's kinda looking good, but not for me.